To, co tutaj widzicie na tym biurku, to są rzeczy potrzebne do wymiany baterii. Wymagana jest zgrzewarka, wymagane jest ogniwo bez kontrolera. Widzicie, tu ma takie dynksy. Po to jest to wymagane, bo bateria, a w zasadzie kontroler tej baterii, czyli mniej więcej coś takiego, ta wpinka jest przypisana do płyty głównej i nie da się jej przeprogramować. Trzeba ją przełożyć, żeby urządzenie, żeby iPhone myślał, że ma dalej oryginalną baterię. Czyli nie pultał się, że coś zostało wymienione. Ale to nie koniec tej całej historii. Nie koniec, bo jak się już przełoży ten kontroler, to jedynie numer seryjny się ogniwa zgadza. A co z cyklami? A no nic, nie da się ich usunąć. Potrzeba kolejnego jakiegoś dynksa, którego trzeba zaprogramować. Trzeba mieć jeden albo drugi programator i ten dynks będzie udawał, że bateria ma jakąś tam żywotność i jakąś tam liczbę cykli. Wy sobie zobaczycie, jak ja dosłownie przespawam ten kontroler. Zapraszam do oglądania. To, co nam będzie potrzebne, to oryginalne ogniwo, które będziemy zaraz sobie rozbierali, bo musimy się dostać do tego kontrolera. Musimy go wyciągnąć stąd. Do takiej formy musimy doprowadzić. Tutaj już powoli widzimy elektrody ogniwa, które jest niejako przyspawane do tego kontrolera. Już to wygląda bardziej znajomo. I ten kontroler trzeba przełożyć do tego ogniwa. Nie jest bezpieczne lutowanie tych elektrod, bo tutaj w ukryciu pod tą zalewą, jak widzicie, Apple dość dokładnie zabezpieczył układy, które są w takim kontrolerze. Tutaj już nic nie ma na wierzchu. Jeden wielki układ z plastiku, którym zalewa się normalnie układy scalone. Kiedyś to wyglądało mniej więcej tak, gdzie są tutaj układy, które są dostępne. Można je przelutować, odczytać, coś tam można z tym zrobić. Aktualne baterie wyglądają właśnie tak, no i niewiele można z tym zrobić. Oprócz przespawania do innego ogniwa. Trzeba to obcinać delikatnie, żeby nie spowodować zwarcia. I trzeba teraz trochę pokombinować, żeby to przyspawać.
Tak mniej więcej wygląda bateria po spawaniu BMS-a. Teraz trzeba ją zabezpieczyć przygotowanymi przez producenta baterii elementami ochronnymi, żeby tutaj nie doszło do zwarcia. Taka bateria nie jest czytana przez programator, jakby nie żyła. Zero, nic, zero odczytu. To jest normalne. Taką baterię po takim przeszczepie trzeba włożyć do telefonu, podłączyć. Kiedy mamy telefon z baterią, podłączamy go po prostu do ładowania. I co się dzieje? Bateria zaczyna się ładować. To znaczy, że kontroler został odblokowany. Kontroler jakby wyłącza się, tym samym się blokuje i traci komunikację. Bateria jest czytana. Pamięta stare ustawienia oczywiście, bo kontroler nie został przeprogramowany, bo nie można go przeprogramować. Potrzebna jest wpinka. Wpinkę się programuje, wpinkę się wpina w baterię, wpinkę się wpina pomiędzy baterię a korpus telefonu i można powiedzieć, że operacja udana. Proste? Bardzo proste. Każdy może sobie to zrobić w domu. Czy tak powinna wyglądać wymiana baterii? No kurde, ludzie, że to jest jakaś masakra. Miłego dnia, miłych wymian baterii. Trzymajcie się, obyście się nie pospawali, nie wybuchli i nie spalili. Do zobaczenia.